Siemaneczko, witam wszystkich w 11 części Let's Play Dragon Age Inkwizycja. Przypominam, że ostatnio udaliśmy się do Zaziemia. Mam nadzieję, że się nie mylę. Oczywiście, że się nie mylę. Zaziemie. Tak jest, ostatnio powalczyliśmy też trochę. Sorki, że nie ogarniałem stylu widoku taktycznego zbytnio ostatnio. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będę popełniał już tych błędów. Zobaczymy. Muszę się po prostu przyzwyczaić, bo to jest... No to się różni od poprzednich części Dragona. I to znacznie. Tutaj czuć jednak, że to jest pod konsolę robione. Słyszałem też o modyfikacji, która bardziej sprzyja PC-tom w takim trybie taktycznym. Mi się zastanawiam, czy czasami sobie nie ściągnąć tej modyfikacji. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Na razie nauczymy się ten dobrze obsługiwać. Co? Wróciłem do obozu. Przespałem się, odpocząłem. Po drodze oczywiście powalczyłem, bo się respili. Tam... Templariusze, ci źli magowie, apostaci i tak dalej. Też jakieś chyba demony z pustki, więc Warik troszeczkę jest uszkodzony, ale no cóż. No. Więc to z najważniejszych informacji. A teraz czas rozdać poziomy. Jak najbardziej, mój przyjacielu. Ucznictwo, sabotaż, podstęp. Co ty tam w ogóle masz? Co to jest? Aha, a to? No, to jest akurat kozackie. Ale to drzewko mi się akurat średnio podoba. Nie, to nie jest w ogóle dla łucznika to drzewko. Mam 3 punkty do wydania? Fajnie. Kurde, nie. To nie jest podłucznika to drzewko. Co mamy tu? To, co to jest? 2 sztylety odpada od razu. To jest Warik. On uznaje tylko Biankę. No i to akurat pasuje do łucznika. No. I to akurat mi się podoba. Dobra, ale zobaczmy sobie, co mamy w drzewku łucznika. Aha. Może być całkiem fajne. To też jest akurat sytuacyjne, ale może się przydać na takich skalistych terenach. A to jest przekozackie. Tak jest. Ja bym poprosił. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, i będziemy sobie ulepszać to i to. O, kurde, będę musiał, nie wiem, chyba jest możliwość tutaj wyresetowania postaci, no bo to jest akurat mi kompletnie niepotrzebne i zastanawiam się, co za debil dał Warikowi taką zdolność, no. W to drzewko jeszcze. No kurde, no to nie dla Warika, litości. Spoko, zachowanie. Taktyki spoko. Dobra, Warika mamy z głowy. Teraz poprosimy Kassandrę. Kassandra broni tarcza. Z czego ty masz? Tutaj masz te zdolności. Świetnie. I... To jest tutaj. To akurat jest całkiem niezłe. Broni tarcza. To jest akurat kozak. To też. To na razie sobie darujemy.
Ale tutaj są fajne rzeczy. Co nam to daje? No to jest akurat niezłe. A tak, by the way, atrybuty. Ile masz zdrowia, nasza kochaniutka Cassandra? Ja bym chciał bardzo zobaczyć. Spryt, siła woli, kondycja. No właśnie. O, tutaj coś. Maksimum zdrowia 611. A my... mamy trochę więcej tego zdrowia. No i tak u Kasandry możemy chyba zaryzykować i... No bo się zastanawiałem, czy ta zdolność będzie miała sens. A to co to jest? Aha, wierna stal. No chcę zrobić z Kasandry takiego tanka w sumie. Broni tarcza. To powiedzmy, że w to pójdę. No, dobra. Okej, okay. Kasandrę mamy z bani. Poprosimy teraz Solas. Księgi, co ty mi tutaj masz w ogóle? Bariera, uścisk ziemi. Czyli masz tutaj, czyli będziemy robić się pod zimę, tak? A co tutaj jest? Poważne rany. To ciekawa zdolność, nie powiem. A to jest nie najgorsze, a tutaj? To co to jest? Całkiem niezłe. To jest kozak. To raczej nie. No to możemy sobie podrasować. Szkoda, że mamy kostur dla zaklęcia ognia. Trzeba będzie to zmienić w przyszłości. A tutaj coś widziałem interesującego. Ciekawe, czy tu będę mógł leczyć. Tutaj coś tam było z leczeniem. O, właśnie. O, czyli tu się opłaca iść w tą stronę. Więc... Może raczej polecimy tu. Co nam to później da? A to? No to też jest całkiem niezłe. Dobra. My tu pitu, punkty się już rozdały. Okej, więc co? Mieliśmy ostatnio iść do tej jaskini. Przynajmniej ja taki miałem plan. I tu mamy jakieś questa w tej jaskini. Może sobie zapiszę, bo sobie porozdawałem te punkty. I robimy zadanie dla Varika z tym czerwonym Lirium, tak, by the way. Not every dwarf likes caves. Jaskinia przemytników, czyli chyba wiemy, czego możemy się tu spodziewać. Smocza skała, bardzo chętnie. Ile tu rzeczy! No proszę, proszę. A pozbierajmy sobie żelazo. Takie rzeczy nie zajmują nam miejsca w ekwipunku, więc wiecie. To jest kwestia czasu. A ta smocza skała akurat może nam się przydać, bo coś czuję, że to może być fajne ulepszenie do zbroi. O, czerwone znaczki już tutaj. Przeciwnicy pewnie gdzieś są. Dobra, już jesteśmy. No przepraszam, ale musiałem wziąć to żelazo. Co my tu mamy w środku? 50 sztuk, wymagający długi łuk. Weź wszystko, no nie mamy łucznika, to znaczy mamy Varika, ale to jest kusznik i tylko Bianka. Przeczytaj. List znaleziony przy ciele krasnoluda. Aha. A tak z ciekawości, chciałbym teraz coś na szybko sprawdzić. Kodeks. Aha, tego listu już nie będzie, co? Nie, ciekawe, gdzie to dodało nam wpis. Ale to ciekawe, czy ja to przeczytałem już?
I nie mam zaznaczonego w kodeksie? Jeśli tak, no to lipa. To straszne. Dobra, ale wszystko stąd. To miał, aha, questik był, żeby tutaj przyjść po prostu. Okej, okay, kumam. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, ekipo. Tam wcześniej, no właśnie, tam już ktoś jest i walczy. A my? Aha, obrona za ziemią już. Mhm, spoko. Jezu, to jest strasznie daleko. Boże, jak to jest daleko. Nie, no ja nie chcę iść na razie na szczelinę. Powiedzmy, że chcę się udać w exploring. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dobra, powiedzmy, że na razie atakujemy. Aha. Gdzie nasz mag się pojawił? Tutaj, tak? Dobra. Aha, poprosimy jedyneczka, jak naj... Bardziej. Nie, coś tu jest nie tak. O. A, tutaj jest. Shit. Sorki. Że... O Jezus, nie będę mógł teraz w niego trafić. Nie, dobrze, jest tutaj. Poprosimy go tak. Pyk. Kassandra jak najbardziej atak podstawowy. Stłamsimy go w zarodku. Skurwiela. Dobra. Idź, 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 stary, idź. Co jest? Jezus. Myślałem, że skubaniec jeszcze ożył. Dobra, pozbierajmy go. Pozbierajmy go, przeszukajmy go. Aha, pierścień, dobra. Bierzemy wszyściutko od niego. Smoczy... Smocza skała. Sporo tej smoczej... skały tutaj. Okej, no to idziemy się troszkę ponapieprzać. Warik. Myślę, że wybuchowa strzała... będzie tu jak najbardziej na miejscu. A my na razie nie. No oni tutaj strzelą sobie. Dokładnie. Dokładnie. Kassandra, jak najbardziej lecisz tutaj. A zresztą ja tam pokieruję teraz. A nie, 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 nie. Kassandra leci tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Co tu się pojawiło? Nie, 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 tak to nie będzie. Warik, Solas. Pierdyknij tego pana, a my sobie polecimy do... Znaczy, w sumie pan Mac przyjdzie do nas w trybie now. Uparty skurwiel. Dobra, więc zajmijmy się może tym. Dobra, pięknie. A, to jest łucznik. Spoko. Dobra, kumam. Załatw tego łucznika. Kochaniutki, Kassandra. Nie blok. Nie. Nie. Wyłącz ten blok, proszę cię. Nie, nie, nie używaj teraz bloku. Ja wiem, że jest łucznik, ale... No i przez to nasz bohater oberwał. Niestety. O, nie gadajcie teraz, gdy walczę, no, come on. Dobra, napierać go, napierać. Dobra, pięknie. Nie żyje, no to nie była, znaczy, kurde. O Jezus. Nasz bohater Kunari trochę oberwał, niestety, niepotrzebnie. Tak, było niepotrzebne. Oberwał przez to, że Kassandra postanowiła no chronić się przed strzałami, no. Rozumiem. Spoko. No ale no nie w takiej sytuacji, kiedy drugi towarzysz dostaje po dupie. Mhm. Pozbierajmy stąd wszyściutko, cały lucik. Młot Kowalski. A zaraz tak... wait a second. Aha, my z naszego bohatera też robimy tanka. Okej, rozumiem.
Dobra, mamy dwóch tanków w drużynie. O, proszę, mam jakiś wykrzyknik. Czyżby jakiś questik? O, tu możemy w ogóle przeszukać. Bardzo chętnie. List. Weź wszystko. Aha, list znaleziony przy ciele szlachcianki, twój ukochany Lord Bernard. Spoko. Teraz tak, by the way, czy te listy mi się zapisują tutaj? Czy stworzenia? Spoko. Czy list tutaj? Nie. Nie, albo to się gdzieś indziej zapisuje, albo nie mam pojęcia, gdzie to może być. Nie, to jest ten wartownik, czy tam jak? Nie, nie wiem, czy... Znaczy, to mi się pewnie w kodeksie pojawia, ja wiem, ale to już pewnie jest jako oznaczone, że... przeczytane. Znaczy, nieoznaczone. Trochę lipa. Dobra, przejąć krasnoludzkiego syna, spoko. Czy my jesteśmy daleko? Nie no, mam nadzieję, idziemy w miarę chyba w dobrym kierunku. Więc powinno być nie tak źle. Dobra, w ogóle z nich futerka wyskakują, z tych małych główienek, tylko chyba nie zawsze je dropią po prostu, ale jak ja walczyłem z nimi między odcinkami, znaczy walczyłem, no z ciekawości zabiłem po prostu jednego czy tam dwóch, żeby sprawdzić, to jeden mi wydropił futerko. Którym ja tutaj czasami... nie wpadł na jakiś templariusz albo innych lugawych magów. A propos szczelina pustki. No właśnie, no. Już wiem, że mnie tutaj widziałeś. No chodź tu. Czy idziesz tu, czy będziesz strzelał? Skurwiel może strzelać. Ała. Dobra. Używasz tego, stary? Gdzie ty jesteś? Dobra, widzę, że tu już tym się zająłeś. Kassandra, lecisz tam. Mag wali tam. Dobra. Pięknie, zamykaj to. Zamykaj. Dobra. Kassandra tu sobie radzi. Czy tutaj jeszcze ktoś potrzebuje pomocy? O Jezus! Nie. Fuck. Skupmy się na naszym bohaterze. Jezus, sorki, jeszcze jednak nie ogarniam. Do końca tego trybu taktycznego. Na górze są! Skurwiele, Jezus. Paskudne wejście do pustki. Kassandra? Oni są tam na górze. Są cały czas na górze. Stary, zamknij to po prostu. No, come on. Skup się na... O Jezu, skup się tutaj, Kassandro, droga. Proszę cię. Tak jest. O nie. Dobra. Atakuj. Dobra, tam już padli. O, fuck. No nie, co za gówniak mnie tu atakuje, kurwa. Stary, nie. Ty się skupiasz na tym, ciebie nic więcej nie interesuje. Ty się skupiasz na tym. O, chodź tutaj, na tym. Mak. Nie chcę obszaru, to nie jest obszar. Rzuć tutaj na siebie. Wszystko się zjebało, szczerze mówiąc. Ta walka w ogóle nie idzie po mojej myśli, ani trochę. Rusz się, stary, rusz się, proszę cię. Dobra, przyciągnij tutaj. Kassandra, niech zaatakuje tego. Tak jest. Mak nic nie może, dobra. Wróćmy do naszego bohatera. No, super, żeś to zrobił, stary. Zamykaj tą pustkę, proszę. Zamknij tą pustkę. Varric Solas
Do cholery, tutaj się na nim macie skupić. Nie interesuje mnie nic więcej oprócz tego, żeby nam nie przeszkadzał ten skurwiel. Dobra. Okej. Pozbądźmy się tych demonów raz na zawsze, proszę was. Gdzie już się pojawia? Gdzie już się pojawia? Na górze się pojawił? Zamknij pustkę, tak, zamykaj pustkę. Proszę cię, zamknij pustkę, no. Dobra, nie, wtedy spieprzyłem, nie domknąłem jej pewnie do końca i to nas kosztowało sporo życia. Wpływ plus jeden, tak? Czy tam nie, jeszcze brakuje nam trochę. Aha, to są takie poziomy tego wpływu, spoko. A, władza plus jeden. Cieszę się, nie no, to był nieogard z mojej strony, sorki za to, naprawdę. Dobra, czy coś tutaj jest ciekawego jeszcze? Coś tam jeszcze mamy. Coś tam jeszcze... To nie było trudne, tylko... No nie ogarnąłem tego jak należy. Po prostu za pierwszym razem nie domknąłem tego, tak mi się wydaje i... Przyszły kolejne demony. Które nam pokrzyżowały plany. W ogóle sobie może zapiszmy. Jak tutaj sytuacja wygląda? Daleko? Nie. A co to jest znak zapytania? Nieodkryty. To ciekawe. Przeszukaj, no bardzo chętnie. Co my tu mamy? Ognista laska adepta, spoko. Aha, to chyba pewnie o te zwłoki chodziło. Że tam się leją, to niech się tam leją. Co to jest za jaskinia? Chodźmy może do tej jaskini najpierw. Zanim tam pójdziemy walczyć. O, proszę, jakaś skrzynia. Bardzo chętnie. A, laska geniuszu. O Jezus, od ognia nie ma nic, od zimna, no kurde. Bardzo by mi się to przydało, nie powiem. Co my tu mamy? Wzmocniona, a, wzmocniona tarcza. I flaneski miecz. Wzmocniona tarcza, to akurat jest ciekawe. Czy to... Nie, to będzie chyba broń, tak? Dokładnie. Tarcza, tutaj jest wzmocniona tarcza. Jak najbardziej. Kassandra, tarcza. Tarcza inkwizycji, weź sobie tą tarczę. Dobra, mamy tą tarczę, Kassandra ma tamtą, gitara. Pytanie, co to jest za 100 punktów? Ciekawe. Aha. Myślę, że tą magię można rozwalić. Tylko, że trzeba być ostrożnym, bo to chyba nam obrażenia też jakieś zadaje. Przeszukaj to przy okazji, co to jest. Trochę złota, spoko. I confess, Solas, I am surprised you decided to remain. Why? The breach remains a threat to us all. Just the same. I wondered if you might leave now that we have a plan to seal it. Ah, because I am an apostate. I might flee before the Inquisition throws me in chains. I take my commitment seriously, Seeker. Come what may, I shall see this through. As you wish. Though I cannot guarantee what will happen in the days to come. Okej, spoko. Widzę, że tam są jakieś kolejne demony i to mnie trochę martwi. I to mnie trochę martwi, Jezus. No i taki jest widok taktyczny. Kurzający. Co to jest? Pomniejszy cień. Mniejszy cień, mają sporo życia, nie wiem, czy ja w tym odcinku chcę tam wchodzić. Może sobie zakończymy w tym odcinku. Na dzisiaj to będzie tyle. Zobaczymy, w następnym odcinku spróbujemy się z nimi zmierzyć. Z tego, co słyszałem, tutaj trzeba być ostrożny, bo... Na... Mogę was zranić? Bo na zaziemiu w niektórych miejscach sobie możemy nie poradzić. Mam nadzieję, że to akurat nie jest to miejsce. Sorki za ten nieogar podczas zamykania tej szczeliny. No to pierwsza samodzielnie zamknięta szczelina. No tamta w prologu, no to akurat... Wiecie jak to w prologu.
Ale kurde, tu jest to czerwone lirium. Może być w tej jaskini albo gdzieś niedaleko. Ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie. Zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a. Więc trzymajcie się. Cześć.